to trzeciogrupowe, oni będą traktować pod nadwagą. Numer 3 w awaryjnym interwiu, trenowanym przez Małgorzatę Łoziek, w siodle jest Pana Mura. Interwiu w tym roku jedno zwycięstwo, najgorsze miejsce, to piąte, bardzo dobrze czuje się w krótko. Trenerka mówi, że 1600 to korzystny, dla niego niż 1300 metrów, a ostatnio właśnie zdążyła na 1300. Jeżeli już dobrze się myśli w ułoży, to ma ogromna szansę na zwykłe wysiny zwycięskie. Jedynka Bright Amber. To jest czterolatek urodzony we Francji, trenowany przez Krzysztofa Zimińskiego. Wśród okej Marki Furnes, Bright Amber też wygrał jeden wyścig w tym sezonie. Trener tłumaczy, że koniec ciężki musi biegać regularnie i wtedy osiąga lepsze ten wynik. Trener mówi, że koń ściga się z dobrymi rywalami, ale jest sporny. Za nim siódemka, Złotaj Sej, trenera Macieja Janikowskiego, siedzącego Anton Turgajew. Złotaj Sej też bardzo dobre wyniki w tym roku. Cztery starty, piąte, trzecie, drugie, pierwsze miejsce. Trener mówi, że w dobrej dyspozycji jest konie, trafił na niezłe konie, ale powinien tutaj dobrze się zaprezentować. Dziesiątka to Paryz, trenowany przez Natalię Szelądowską, siedzącego Dmitrijski z Pietriaków. Paryz ostatnio wygrał czwartej grupy. Trenerka twierdzi, że 1600 wydaje się wyglądać dla niego, ale może dają ładne miejsce, bo utrzymuje się w bardzo dobrej formie. Czwórka to klasu Denerys, czterech pana Mustawa Wąsowskiego, siostrzeczki pan Sara Bajew. To Denerys, w tym roku najlepszej miejsce, to trzecie, raczej chyba nie będzie zaliczona do grona faworytów. Trener mówi, że wszystko zależy od chęci klaczy. I dwójka Sejfne Szakapy, czteroletni bałak, trenowany przez Tomasza Pastuszko, w siodle starszy czynnik Szarłat. Sejf Szakapy wygrał w tym roku wyścig na 1400 metrów. Norbi, gratulacje! Brawo! Fajnie. Fajnie, co jest? Dobrze. 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 Dobrze.